Witam Państwa bardzo serdecznie w ten szczególny dzień w wyjątkowej atmosferze. Mamy ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszy koncert z Justyną Wereszczyńską, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niech się serce obudzi imienia Jana Pawła II. Z Justyną, która jest świetnie znana Państwu w Lubartowie, ale jej sława właściwie przekracza granice tego miasta, bo niejednokrotnie odznaczana była wieloma wyróżnieniami. Za co? Mówiąc językiem Jana Pawła II, za wyobraźnię miłosierdzia. A wraz ze mną jest tutaj ksiądz Leszek Surma, dziennikarz Telewizji Polskiej, autor programów, m.in. Dziedzictwo i Przestanek Ziemia, emitowanych w każdą niedzielę w Telewizji Polskiej. Ksiądz Leszek komentował również wizytę papieską na Ukrainie w 2001 roku. Jest to także nasz dobry znajomy, ponieważ swojego czasu odbywał tutaj posługę kapłańską. Więc czuję się między swoimi. Bardzo się cieszę. Kochani, dla Was brawa. Tak patrzę po twarzach. Ja w lustro już się nie patrzę, bo już nie chcę. Ale widzę mnóstwo pięknych, znajomych twarzy, choć pierwszy raz widzieliśmy się ponad 20 lat temu. Ludziom, że Kocham ich, że się o nich wciąż trąb.
a przed nami nieco większe anioły. Anioły z Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Niektóre z nich były pod oknem na Franciszkańskiej 3. Dziś oddają papieżowi to, co kiedyś on zaszczepił w ich serca.
płynął nutki szczęścia do niebieskiego okna. Coraz wyżej, wyżej, ponad szczyty gór. Kto potrafi je wydobyć lepiej niż zespół, który w górach ma swoje korzenie? Przed Państwem folk kapela Góralska Chora. Przyjechali do nas z polskich gór oraz ze Słowacji. To prawda, bo z jednym nie mogłem się dogadać. Chyba po słowacku mówi. Przywitajmy ich bardzo serdecznie. Folk kapela Góralska Chora. Thank you.
Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Aby wszystkich ogarnąć, przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wyłania. Lubartów, nasza mała ojczyzna, wyraża wdzięczność Bogu i ludziom za dzisiejszy dzień. Dzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Moje pokolenie i starsze pamięta moment wyboru Karola Wojtyły na papieża. Zaskoczenie, niedowierzanie,
a potem niesłychany entuzjazm i radość na wieść o tym, że Polak został papieżem. Jesteśmy wdzięczni za dar życia i posługi Jana Pawła II dla naszej ojczyzny, Europy, świata. My tu, zgromadzeni na lubartowskim rynku, przyrzekamy stawać się godnymi tego dziedzictwa. Dziękujemy za dobro, które poprzez osobę i nauczanie papieża na nas spłynęło. Jednocześnie prosimy, by święty Jan Paweł pomagał nam to dobro w naszych sercach zatrzymać i rozwijać, wzmacniając nas w naszej drodze do świętości. To chwila podniosła i uroczysta, ale nie smutna, moi kochani, radości. To jest dla nas wielka radość. Oto mamy orędownika przed Bogiem. Myślę, że ten deszcz dzisiejszy to także to, można powiedzieć, oczyszczenie nas ze starych ludzi. Po to, żebyśmy, tak jak tutaj stojąc na placu, wielokrotnie patrzyliśmy w niebo, abyśmy spojrzeli w niebo i pomyśleli o swoim życiu. Właśnie patrząc na świętego Jana Pawła II, który tak nas umiłował, tyle słów nam przekazał, tak piękne świadectwo życia nam dał. Dlatego dziękujmy za ten dar jego życia, jego pontyfikatu, jego nauczania. A dzisiaj także chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność wam wszystkim tutaj zgromadzonym za to trwanie w dziękczynieniu za kanonizację Jana Pawła II. W imieniu wszystkich duszpasterzy, kapłanów pracujących na terenie Lubartowa i okolic. Za to trwanie pod parasolami, ze spojrzeniem w niebo, z tym uśmiechem radości, z dziękczynieniem za kanonizację świętego Jana Pawła II. Zapłać wam wszystkim, zapłać także wszystkim organizatorom. Przekazuję jeszcze głos panu burmistrzowi jeszcze. Panie burmistrzu, księże proboszczu, proszę przyjąć teraz światełko wdzięczności od młodzieży z gimnazjum nr 1 w Lubartowie. Następnie młodzież przekaże nam wszystkim światełko wdzięczności za kanonizację, a wcześniej za życie Jana Pawła II. A później ustawimy te lampki tutaj na scenie, by to światło dotarło do nieba. I razem z naszym zespołem z gór śpiewajmy teraz, no co można śpiewać w tej porze, przy takiej okazji, Barkę.
momencie. Dawaj do tego tam. Tam, tam.